start 24 listopada roku pańskiego 2018. Bilet. No, to zrobiło wrażenie. Bilet turystyczny 39 zł, tym nie będę jechał. Polregio, będę jechał naszymi kiblami EN57, ponieważ tak jest klimatycznie i się opłaca. Bez limitu na cały weekend jadę do Piły, ponieważ tam mnie nigdy nie było. Nie będzie powodu, żebym kiedykolwiek tam był. Jest to spore miasto, 100 tysięcy, więc na pewno mają coś, co warto zobaczyć. Powrót nie z elektryfikowaną linią. Planuję, że będę jechał wagonem piętrowym. Jest to skład składający się z lokomotywy spalinowej SU-45 i kilku ostatnich egzemplarzy wagonów Bochun, które jeszcze u nas jeżdżą, piętrowych, wyprodukowanych w zakładach Görlitz w Niemczech. Więc takie emocje. 8:08, planowy rozkład pociągu EN57AL. Przez sympatyków nazywany Alien. Jest to zmodernizowana wersja naszego kibla, która ma przypominać zamyśle Pendolino. Jak ktoś jest fanatykiem i ma silną wolę, troszkę wyobraźni, to się da. Będziemy jechać Endolino. Cel osiągnięty, Piła. Piła jest charakterystycznym miastem ze względu na to, że w czasie wojny większość miasta została zrównana z ziemią, więc nie zostało tutaj dużo zabytków. Znajdujemy się w centrum, które nie jest centrum turystycznym jako takim. W związku z tym mamy tutaj szkołę policji, taki gigantyczny, modernistyczny gmach, urząd miasta i budynek zbudowany w czasie panowania tutaj III Rzeszy. To sobie w napisie dodam, co to dokładnie było z tą kolumnadą. Do pociągu zostało mi 1,5 godziny, więc obiekty zahaczone. Idziemy dalej do chyba największej atrakcji Piły, najwyższego budynku w Pile, 87 metrów. Hotel Gromada, on jest 1,5 kilometra w tamtą stronę. Jest weekend, autobusy jeżdżą dosyć rzadko, więc szybciej będzie mi to pokonać z buta. Atrakcja numer 3 w Pile, to nie to, na co patrzycie, ale dużo się różnić nie będzie. Jest to najwyższy budynek w Pile, Hotel Gromada, 87 metrów wysokości, zbudowany w stylu socrealizmu. Widać, że później troszkę zmodernizowanego, ale jest klimat. Idziemy dalej, tereny zielone, które nie są zielone, bo mamy koniec listopada. Park na wyspie, między meandrami rzeki Gwdy. Stanisław Staszic, mało znanym faktem jest, że był tutaj właśnie mieszkańcem Piły.
ten Stanisław Staszic i tutaj widać pomnik poświęcony jego osobie. Właśnie no, w centrum Piły, które jest jak widać oparte o zabudowę raczej PRL-u, ponieważ jak wspomniałem, wojna tutaj zniszczyła praktycznie całe miasto do zera. Miasto odbudowane iście PRL-owskim rozmachem. Rozplanowanie jest generalnie bardzo przestrzenne, wszędzie na piechotę, wszystkie skwery i skrzyżowania są bardzo duże, idzie się przez to długo, budynki są od siebie daleko oddalone, skwerami, które mają po 100-200 metrów szerokości, żeby przejść z jednej strony ulicy na drugą stronę, więc dla piechura generalnie jest to opcja monotonna i męcząca. Widać, że miasto zostało zaplanowane, zaprojektowane od nowa, skoro już stara architektura tego nie ograniczała. Więc akurat tutaj widać, że jeżeli chodzi o samochody, to przepustowość jest fajna. Są wszędzie 2-3 pasmowe ulice, ale poruszanie się na pieszo jest odległe i monotonne. Od takich niesterowanych sygnalizacji, świetnych skrzyżowań, to się odzwyczaiłem. Walka o życie, czy dobrze strzelić. Całe skrzyżowanie gigantyczne bez regulacji. Puszczą mnie, czy mnie nie puszczą? No, jakie emocje. Kurde, niebezpieczne takie skrzyżowania. 2018 rok, nic nie zrobione. Widać, że są mieszkańcy są dumni ze Stanisława Staszica. Kolejny pomnik po 5 minutach spaceru. Jesteśmy nad rzeką Gwdą, która tutaj się rozwidla i tworzy wyspę po swoim środku tego rozwidlenia. Tam się znajduje właśnie park, do którego idziemy zobaczyć, jak jest ładnie czy nieładnie urządzony. Co my tu mamy? Barki. Po prawej stronie była barka z restauracją. Tutaj mamy co? Też coś gastronomicznego. Barka, burger, pizza. Spoza zawężone ostro, więc ewidentnie zamknięte wszystko. Na wskroś bardzo specyficzne miasto. To jest centrum parku. Tutaj widać znowu planowanie socrealistyczne, wilgachne, no być może zbudowane teraz jako nowe, ale dopasowujące się do tego stylu. Wilgachne place, ławeczki tutaj, 150 metrów dalej po przeciwległej stronie placu. Co jest ciekawe, nie ma w ogóle żywych ludzi. Ja nie myślałem, że ja będę sobie coś nagrywał gadając, żeby nie robić przypału. A się okazuje właśnie, że od dworca szedłem i generalnie to mniej więcej tak wygląda przemierzanie Piły na piechotę. Wiem, że na pewno powodem tego może być też lekko minusowa temperatura, chmury, brak pogody i koniec listopada. Ale jest naprawdę jak na 100-tysięczne miasto, jest bardzo, bardzo pusto. Tak więc to jest centralny park na wyspie. Miejsce rekreacji tutaj mieszkańców. Więc nikną na przestrzeni, jak widać. Tutaj widać w tle dalej nasz hotel Gromada, 87 metrów, najwyższy budynek chwilę. I teraz powoli się udam w stronę głównej arterii, żeby zobaczyć. Generalnie to nawet nie chodzi o takie zwiedzanie, że to trzeba iść kościoły zwiedzać i zamki, i jak nie ma starówki, no to kurczę, miasto leży. Każde miasto jest właśnie bardzo specyficzne, jako żyjąca tkanka miejska, ma swoją atmosferę. No i Piła na pewno nie jest miastem bez wyrazu, bez charakteru. Nie jest to nasz średniowieczny szczerowany jej cegły, szczególnie jak ja jestem z Gdańska i przyzwyczajony jestem, że to jest drugi budynek, to kamienica. No to tutaj jest, chodzę po prostu jak po gdańskiej zaspie. Gigantyczne osiedle komunistyczne, które jest zarazem całym miastem. Do pociągu zostało mi 40 minut, więc teraz będzie sama podróż chyba jest troszkę ciekawsza niż jej cel generalnie. A to później powiem, że będzie jechał albo wagon Bochun piętrowy, ostatnie kilkanaście sztuk jeździ po Polsce, kiedy to był codzienny widok, albo wagon Bonanza typu 120, gdzie mamy już 7 czynnych wagonów na cały kraj. On obsługuje tutaj niezelektryfikowaną linię kolejową, zdaje się 202, Chojnice, Piła Główna. No dobra, to spacerek dalej. Piła Główna, Chojnice. Takim wagonem niezelektryfikowanym, motorowym pojedziemy linią 202, Chojnice. Piła Główna, Chojnice.
Sytuacja trochę się zmieniła. Nie ma opcji pierwszej, wagon tęczowy, bochun zabytkowy. Nie ma opcji drugiej, wagon Bonanza, również zabytkowy. Widać, że tutaj nowe finanse weszły w życie. Podstawiono nam tutaj taki wagon motorowy. Staram się unikać słowa szynobus, bo jest to jakiś taki, nie wiem, potworek językowy dla mnie, więc mamy wagon motorowy. Sieć z piły głównej do Chojnic jest niezelektryfikowana, dlatego będzie prowadzona przez właśnie pojazd spalinowy. Nowoczesny niestety, jak się okazuje. Odjazd planowy 15.06. Ja następny tydzień, od poniedziałku do piątku, dzień w dzień. Wszystko na radę. Gdzie my teraz powinniśmy iść? Wysadzili nas z autobusu. No. Pa, pa. A dobra. O, nie był główny bohater. Uśmiechnął się? Był zdziwiony, tak no. Jakiś, wiesz. Mało osób docenia tę klasyczną konstrukcję. Tak, ale ile osób wsiadało, ile osób wysiadało? Ostatnio no. Jak wysiadałeś, byłeś prawie sam. A teraz bo on kończył bieg w Gdańsku, a ten jedzie jeszcze do Słupska dalej. A, czyli jeszcze ktoś coś. Wszędzie jest zimno w całej Polsce, wszędzie są chmury w całej Polsce. Jak było? Były chmury i było zimno. No. Nie no, czad, lepiej sobie to zrobiłem, krótsze przystanki, więc więcej ilości miejsca mogłem wyjść na godzinkę, coś obejrzeć i wrócić. Doświadczeń. Tak. To witamy podróżnik. Dopóki nam się kibel nie zepsuł w środku lasu. Ale szybko ogarnę i 20 minut to ten przyjechał. Przygody są? Są. Pizzę musimy kupić, czy jakaś będzie?
Musimy kupić.